Okej. Chyba nie byłem nigdy za dobry dla siebie. Tyle razy wymierzałem sobie cios. Każdy ranek jak zawody w K1. I tylko zadający rany to pros. Bardzo długo do mnie szło zrozumienie, a potem parę razy je mijałem o włos. Aż pewnego dnia wreszcie pierwszy element trafił na swoje miejsce i zbudził to coś. Świadomość, nie jesteśmy tylko zbitką tkanek. Zobacz sam, jak to wszystko zgrane. Czasem brak perspektywy nam, ale na bank to nie tylko przypadek. Głęboko w sobie zakopaną mamy tę prawdę o sobie samych. Zapomnianą aż tak, że nie dowierzamy, kiedy jawi się nam przed oczami. Więc każdego dnia wolimy stawiać na materializm i gonimy latami tak za zmianami, przekonani, że znajdziemy siebie gdzieś za zakrętem. A wystarczy parę chwil sobie dać, żeby zdać sobie sprawę z tego, co w nas niezmienne. Jakiś element nas, gdy wrastamy w materię, budzi w nas gniew, bo podświadomie każdy z nas wie, że jesteśmy jak wiatr, który wieje gdzieś wysoko ponad koronami drzew. Tyle rzeczy w nas pompuje zwątpienie tak głośno, a krew pompuje tlen tak cicho, że ciężko nam uwierzyć to, że największy skarb dostajemy za friko. Może zrozumiesz to wszystko już dziś, może jutro i może przyjdzie to z trudem, ale gdy już odkryjesz swą naturę, piszmy z Bimi 5, mówiąc: jestem cały, ja jestem siewcą. Dobrzy ludzie ze mną, dobre ziarno idą siać, rzucamy je w ciemność. Mając pewność, komuś może światło dać, każdy z was jest siewcą. Dobrzy ludzie zewsząd, dobre ziarno idą siać, rzucają je w ciemność. Mając pewność, komuś może światło dać, każdy z nas. Szukamy siebie zawsze nie tam, gdzie trzeba. Przeszłość, przyszłość, a ucieka nam piękno. Czego? Teraz trzeba to zmienić szybko. Nieraz dajemy się dobijać opinią, bierzemy je za rzeczywistość naszą, bo nie wiemy, że je można ominąć i żyjemy tak we wszystko włażąc. Samoocena upaprana od stóp do głów, stoi przywiązana do cudzych słów. Ile może to trwać po grób? Ile lat snuć się można jak trup? Każdy z nas jest własnym guru, sami przysparzamy sobie masę bólu. Czas otworzyć tę bramę na środku muru i obudzić to światło w duchu. Bez miłości i szacunku do siebie zostaniemy ofiarami, które szykują pętle na same siebie, ale wierzę, że drzwi dobrych dni nigdy nie są zamknięte. Dla korporacji zaślepionych zyskami jesteśmy statystykami, a traktujemy jak święte to, co rzucają nam, zamiast o siebie dbać i nie łapać się na każdą przynętę.